Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości pięknej, urokliwej, gminie Bodzentyn, miejscowość Wola Szymienkowa. Jest ze mną pani radna Bogusiankowicz oraz pani sołtys Można Wyglądacz, była dyrektor szkoły podstawowej Woli Szymienkowej. Chcę się podzielić z państwem informacją, że już niebawem otwieramy kolejny obiekt w naszej gminie, a szczególnie tutaj w Woli Szymienkowej. Obiekt oddany do użytku będzie 7 października. Moi drodzy, przez wiele lat mieszkańcy Woli Szymienkowej starali się po to, aby powstała ta świetlica. Dzięki zabiegom pani sołtys, wcześniej pani radnej i obecnej pani radnej Bogusi Jankowicz i dobrej woli mieszkańców, którzy co roku przekazywali fundusz sołecki na początki projektowania, fundamenty, te własne środki sołeckie z tej miejscowości. I dzięki takiej, można powiedzieć, desperacji, ale też zaangażowaniu, prawda, wszystkich mieszkańców naszej tutaj miejscowości Waszynkowa, samorządu, radnych, którzy głosowali za tym, w większości nad budżetem, gdzie te pieniądze lokowaliśmy, powstał piękny budynek nowoczesny właśnie dla mieszkańców głównie Woli Szymienkowej. Koszt tych prac to jest ponad 600 tysięcy złotych. Większość środków to jest ponad 340 tysięcy, to są środki unijne, a ponad 260 tysięcy to są środki budżetu gminy. I połączenie tych finansów spowodowało, że zrobiliśmy to. Czyli widać tą współpracę, to zaangażowanie. Ja chcę serdecznie podziękować pani sołtys, pani dyrektor, pani radnej, pani Bożenie Wyglądacz, pani radnej Bogusi Jankowicz i całej Radzie Sołeckiej, mieszkańcom za tą cierpliwość, bo niewątpliwie to był długi okres czasu. Pamiętamy, jak był kiedyś sklep stary, były plany, żeby go remontować, później burzyć, znowu remontować. Okazało się, że jest w budynku technicznym. Dokonaliśmy rozbiórki, uregulowaliśmy stan prawny tej działki, gdzie teraz jesteśmy. I dzięki temu mogliśmy zacząć projektować i szukać źródeł finansowania. To zrobiliśmy właśnie dla mieszkańców tej pięknej, urokliwej miejscowości, gminy Wola Szymienkowa. Także jeszcze raz dziękuję paniom za też wsparcie dla mnie, że i ten doping, i te częste wizyty, prawda, i spotkania, i rozmowy, że mogliśmy to wspólnie razem wykonać. Dziękuję bardzo. Tak jak pan burmistrz powiedział, 7 października otwieramy nowo powstałą świetlicę Woli Szymienkowej. Jest to piękny budynek i z tego miejsca jako radna pragnę podziękować władzom miasta i gminy Bodzentyn, przede wszystkim panu burmistrzowi Dariuszowi Skibie, panu zastępcy Andrzejowi Rosińskiemu, dziękuję dyrektorowi Centrum Kultury i pracownikom Centrum Kultury za wkład i działania w ogóle związane z powstaniem tej świetlicy. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za ostatnie prace, które też po prostu przyczyniły się do poparcia tej świetlicy. Dziękuję również pani Bożenie, mojej koleżance, pani sołtys, która naprawdę jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz tej świetlicy, nie tylko na rzecz świetlicy, ale tak samo w działaniach na rzecz naszej miejscowości Woli Szymienkowej. Dziękuję również paniom ze Stowarzyszenia z Woli Szymienkowej. Dziękuję wszystkim i jednocześnie zapraszam na to otwarcie, które odbędzie się 7 października o godzinie 14:00. Wszystkich mieszkańców Woli Szymienkowej serdecznie zapraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Pani Radna, ja w imieniu całej społeczności Woli Szymienkowej pragnę bardzo serdecznie podziękować za nowo powstały obiekt. Dziękuję bardzo serdecznie Panu Burmistrzowi, wszystkim radnym, którzy wspierali nas w tych dążeniach i w tych działaniach, by powstał ten piękny budynek. Dziękuję również Panom, którzy budowali tę świetlicę, Panu Kazimierzowi Sepioło, Panu Nawrockiemu. Szczególne ukłony kieruję tutaj do Pana Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Bodzentynie, który wziął na siebie trud realizacji projektu w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Dzięki otrzymanej dotacji mogliśmy zakończyć pracę przy budowie i urządzaniu tej naszej świetlicy. Bardzo dziękuję pani radnej za to, że to ona była takim motorem sprawczym, napędowym i ona również w Urzędzie Gminy starała się wszystkie te działania koordynować.
bardzo dziękuję za to, że ten budynek będzie mógł służyć całej naszej społeczności, zarówno dzieciom, młodzieży, jak również seniorom. Będzie tu miejsce spotkań naszego stowarzyszenia, zespołu Wolanie spod Łysicy, ale myślę również, że będzie wreszcie miejsce, byśmy mogli organizować uroczystości, imprezy o charakterze patriotycznym, kulturalnym i również regionalnym. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszamy na otwarcie. Mamy nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich miejsce dobrej zabawy, edukacji, przyjemnego, pożytecznego spędzenia czasu wolnego. Bardzo dziękuję.